Siema widzowie, ze mną jest Monika Kociołek, aka Mona. I znowu reagujemy na odcinek szkoły. To jest w ogóle ostatni odcinek w szkole, jaki zagrałam. Tylko dwa były. Przykre, bo dobre wyświetlenia to robi. 50 tysięcy łapek w górę i gram w serialu paradokumentalnym znowu. A moje reakcje na odcinki oglądam używając przeglądarki Opera, bo jest szybka, przejrzysta i sprawnie się z niej korzysta. Ma wiele świetnych funkcji, a moją ulubioną zdecydowanie jest Tab Island. Możemy sobie segregować nasze zakładki. Przeglądasz sobie ubrania, to wszystko dajesz w jedno miejsce. Później kosmetyki, wszystko w jedno. I tak dalej, więc wszystko masz poukładane. Macie wbudowany AI, który nazywa się Aria i tam szybko znajdziecie to, czego potrzebujecie, więc świetne narzędzie. Dobra, masz 5 brud w tym kadrze kogoś, tak nie możemy zrobić. Czemu nie? Pokazuję siebie w każdej odsłonie, nawet z 5 brodami. Ostatnio jak byliśmy z Pedrem za granicą, to nie mogliśmy oglądać naszego ulubionego programu, bo nie był tam dostępny. Nie znałam jeszcze tej funkcji, którą ma Opera, jak VPN. Możesz zmieniać swoją lokalizację i oszukać system. Możesz pobrać Operę za darmo z linku poniżej. Jeszcze raz pokażę ty. Szkoła! Gimnazjalistka Klaudia Szot nie czuje się dziś najlepiej. Klaudia Szot! O, jest nasz pulpecik! Nie wróciła na noc do domu, tylko imprezowała z koleżanką. Wie, że jej starsza o rok siostra będzie wściekła. Zosia opiekuje się Klaudią, bo ich mama cierpi na depresję i nie zajmuje się córkami. A ojciec kilka lat temu porzucił rodzinę. Uczennice nie zdają sobie sprawy z choroby mamy. Wiesz, nie muszę ciebie słuchać. Matka na banku mnie nie pytała, więc sorry. Mama się ostatnio źle czuje. Powiedz mi, co ty wczoraj w ogóle robiłaś? Byłam z koleżanką i z kolegą. A co to za kolega, znam go? Ma 19 lat i nie chodzi tutaj do szkoły jeszcze. Ej, ja gram same role, gdzie jestem taka bad bitch. No i że masz wywalone, twoja mina. Mam wywalone i totalnie nic mnie nie interesuje, oprócz mojego świata. Pójdę na drugą. Czy ty jakiś problem? Nie. Nie? Na pewno? Na pewno. Co ty piłaś? Jedno piwo nie rób afery. Nawalona do szkoły? Oh my gosh! Ale ty byłaś rebelem. Masz śniadanie? I daj mi tę matematykę, to ci ją ogarnę. Dobra koleżanka. To jest moja siostra. A. Sorry, ale Zuzka jest nie do wytrzymania w tym swoim rozkazywaniu. Nie mam zamiaru się jej słuchać, bo jest tylko moją siostrą. A matka ciągle się czuje i nic jej się nie chce. Olała dom, pracę i mnie też. Dlatego będę robiła to, co mi się podoba. Będę robiła to, co mi się podoba. Ta Klaudia Szot to naprawdę ciężkie życie ma. Ona naprawdę nie ma łatwo. Cały czas coś. A to... Chłopak, który jej się podoba, się z niej śmieje. Tak. A to matka się nią nie interesuje. A to nie chce okresu. Dziewczyna czuje, że traci kontrolę nad Klaudią. Masz matmę i posłuchaj. Ja wiem, że jest ciężko, bo mama ma gorszy czas i tak dalej, ale w ten sposób jej nie pomożesz. Ja nic nie odwalam. Słuchaj. Mama ma teraz po prostu gorszy czas i będziemy trzymać się razem. Ale mama ma non-stop gorszy czas, w ogóle się na mnie nie zajmuje, a ty cały czas krzyczysz, ja mam tego dość. Klaudia, mama się po prostu ostatnio się czuje, wiem, że jest ciężko. Ej, Boże! Co? No ja super gram. Jak ja sobie oglądam, to aż tak czuję, że to się serio dzieje. Się wczuwam w ten serial. Dobra, skończ, cały czas mówisz, że z tego wyjdzie, a ja w ogóle nie wychodzę nawet z domu. Dziewczynki, czemu wy się kłócicie? Nie. What? Czy ty masz spodnie Gucci? Nie. Wygląda jak Gucci. O, a ta baba jaką minę ma, wygląda jak z Harry'ego Pottera. No, to była dyrę, torka. Się nie kłócimy, to jest tylko rozmowa. Aha, no to może powinniście trochę ciszej rozmawiać. Aha, mam nadzieję, że ty jesteś przygotowana na sprawdzian, czy będzie kolejna, jedynka? Jestem, jestem. No, to dobrze. Serio, jesteś przygotowana? No tak średnio. Cześć dziewczyny. Klaudia, posłuchaj, masz dopiero 15 lat, chodzisz na imprezy, opowiadasz o jakimś starszym chłopaku. Bierz alkohol? To chyba nie jest czas na taki akcent. Dobra, już nie mogę cię słuchać. Połóż się przed sprawdzianem. Co ty się nią tak przejmujesz? W ogóle się mi nie słucha. Bo co, bo się nie nauczyła na sprawdzian? Weź to olej, ona dostanie jedynkę, nie ty. Chodź, pomożesz mi. Okej. No tak, każdy niech odpowiada za siebie. Ja na jej miejscu bym wyjął pasa i zaczął ją lać pasem do nauki, a nie będzie tupiła po kąta. I właśnie dlatego nie będę mieć z tobą dzieci, dziękuję. Klaudia przez wczorajszą imprezę nie nauczyła się na sprawdzian i chce namówić koleżankę do ucieczki z lekcji. No bez przypału, tylko żałuję, że całowałam się z Markiem, to było głupie. Ale Marek to fajny chłopak, pisał do mnie, żebym dała mu twój numer. Nie. Ach, ten Marek, łowca szparek. Stań. Ty się nią tak przejmujesz, może niech mama z nią pogada, jak jest problem. No posłuchaj, mama ma teraz trochę gorszy czas, nie pracuje i ogólnie mam, źle się czuję. No dobra, ale coś musiało się stać, tak?
No nie wiem, no źle się czuję, nic nią nie obchodzi, a ja mam na głowie Klaudię, dom, szkołę. Zośka, ale zrozum, że ty nie możesz się wszystkim zajmować, może Borkowska jakoś wam pomoże? Nie, dobra, wiesz co, jakoś to ogarnę. No właśnie z tą dziewczyną mi się ciężko grało, ona też była w porządku, prywatnie, tak, ale ona też tak, kurczę, nie do końca z tym tekstem myliła się i tak dalej. No widać, że taka trochę sztywniara. No nie hejtuję, ale no, mówię fakty. Wiadomo, teraz pewnie jest zajebista, nie? Gimnazjalistka z trzeciej B, Klaudia Szot, nie zdaje sobie sprawy, że jej mama ma depresję. Nastolatka buntuje się przeciwko niej i... To twój telefon był? Nie. Dawali wam nawet telefony? Tak, no zawsze jak była scena z telefonami, to musieliśmy mieć inne i ja się zawsze zastanawiałam, dlaczego nie mogę mieć swojego i nigdy nie dostałam odpowiedzi, ale serio nie mogłam mieć swojego. Ale w telefonie taka ciekawostka, często miałam scenariusz, że jak na przykład teraz patrzyłam na telefon, to mogłam na przykład patrzeć na scenariusz. I patrzyłaś? No nie, bo ja zawsze znałam perfekto na pamięć, byłam przygotowana. Ach, ta nasza Moniczka! Czasem dyrektor Maria Borkowska jest zaniepokojona pogarszającymi się ocenami Klaudii i szuka uczennicy. Uciekłaś ze sprawdzianu? Dlaczego? Bo uciekłam. To było mocno, tak bym się nie odezwała do nauczycielki. No ale ta odpowiedź mnie nie satysfakcjonuje. Jeszcze rano się widziałyśmy, ja ci przypominałam. Powiedziałaś, że jesteś przygotowana, więc... No ale się nie nauczyłam i uciekłam. A znaczy co? Kłamałaś mnie. Naprawdę, ten sprawdzian był zapowiedziany dużo, dużo wcześniej. Martwię się twoim zachowaniem. Zamiast wziąć się do nauki, to ty wagarujesz, masz coraz gorsze oceny. No to moja sprawa. Ej! Czekaj! Mocy, że w ogóle dyrektorka wie, kiedy ma sprawdzian, że nie była na lekcji. Mój bo dyrektor nic nie wiedział. Uczy. A, okej. Okay. Ty masz jakiś problem? Coś się dzieje? Masz jakiś problem? No tak lepiej od biedna dziewczyna, no. Wszędzie coś jest nie tak cały czas. Ale bym złapał ją za telicę, taka pulchniutka. A w sumie to ja mogę złapać. Ej, nie ma makijaż. Jeśli masz jakiś problem, wiesz, że zawsze możesz do mnie przyjść, porozmawiać. Ale wagary i przepychanie się z nauczycielami, no to naprawdę tylko pogarsza sytuację. Ale ja nie chcę rozmawiać, po prostu się nie nauczyłam i nie poszłam. Muszę porozmawiać o tym z twoją mamą, może ona na ciebie wpłynie. Pani chce rozmawiać z moją mamą? Powodzenia. Ale co to ma znaczyć? Kurde, nie można tak gadać do nauczycielki, ale to było mocne, aż jestem taka, kurczę, w szoku. Ale faktycznie, jeżeli macie jakieś problemy, to nie jest rozwiązanie, bo będziecie mieć jeszcze większe problemy. Wydaje mi się, że w ogóle w takiej normalnej szkole, nie w serialowej, nauczyciele aż tak się w sumie tobą nie interesują, tylko po prostu z góry dają ci jedynkę, bo zakładają, że o. Nie wiem, ja tak szczerze nie pamiętam, żebym ja w ogóle na przerwie rozmawiał z jakimkolwiek nauczycielem. No a wiesz co? Taka historia, mnie kiedyś wysłali do pedagoga. Ja też byłam raz u pedagoga. No ale czekaj, ja mówię. No. Bo ja się ciąłem. Kartką papieru? Nie. Oni od razu jak to zobaczyli, wiesz, wysłali mnie do pedagoga, bo myśleli, że ja mam jakieś problemy w domu, że coś, nie wiem, chcę sobie coś zrobić. A ja, wiesz, po prostu się tak zrobiłem takie trzy linie z nudów na lekcji. Wiesz, jak miałem temperówkę, to wyjąłem z temperówki, odkręciłem tą żyletkę taką. Ty jesteś chory. No i sobie takie, wiesz, zrobiłem, widzisz, że nie mam śladów. To nie były takie, wiesz, krechy. No to wyglądało jak takie mocne cięcia, nie? Ale to nie było. Jesteś chory, nie można. Klaudia nie przejmuje się tym, że do szkoły ma zostać wezwana jej matka. Dziewczyna... A co ona się będzie przejmować? Ona ma taki chill, ona ma taki luz. Uważa, że mama się nią nie interesuje. Wiem, że zwijałaś z geografii. Nic nie umiałam. Bo się nie nauczyłaś. No to napiszesz mi usprawiedliwienie i po sprawie. Nie, nie ma takiej opcji. No to będę miała nieobecność. Klaudia, co mam zrobić, żebyś się w końcu ogarnęła i zaczęła mnie słuchać? Od tego jest chyba matka, nie? Mama jest teraz chora. No to jak chcesz robić za matkę, to napisz mi usprawiedliwienie. Zosia czuje się bezradna w stosunku do siostry. Nie wie, jak wpłynąć na gimnazjalistkę, żeby przestała sprawiać problemy. Ale zobacz, mocno jest przerwa. U mnie w szkole nie było można wchodzić w trakcie przerwy do klasy. U mnie czasem tak. Ty miałeś jakąś dziwną szkołę. A miałeś szafki w szkole? No. Ja też. Zawsze chciałam mieć swoją szafkę. No, ja też. Ale nie korzystałam w ogóle prawie z niej. Koniec tego. Przestań ratować Klaudię za każdym razem, kiedy ma jakiś problem. Jak jest taka dorosła i samodzielna, to proszę bardzo. Ja mam teraz mamę na głowie i ona jest dla mnie najważniejsza. Ale obskurny przycisk do włączania świateł. W życiu bym go nie nacisnął. Że ty takie w ogóle na takie coś zwracasz uwagę. Zjawił się chłopak, z którym wczoraj całowała się na imprezie u koleżanki. 19-latek nie podoba się Klaudii i dziewczyna nie ma ochoty się z nim spotykać. Ale ja nie wiem jak! Zuśka!
Poczekaj, może chwilę, potrzebuję porady. Ty? Mojej porady? Przecież jesteś taka mądra i dorosła. Weź rad sobie sama. No ale... No i teraz ma ze swojej Klaudia Scholl jednak znowu na własne życzenie. Ja już czekam, co się dalej... Klaudia Scholl wysadzi szkołę. Dobra, no powiem mu, że nie będę z nim kręcić i tyle, no bo nie mam innego wyjścia. No idź dziewczyno, będzie dobrze, dawaj. Idziesz, daj mu kosza. No cześć mała, dobrze cię widzieć. Cześć. Wpadłem, bo się teraz tęskniłem. Mam wolną chatę, może do niej wpadniemy. Słuchaj, bo jest taka sprawa... No, co dokładnie, baby? No, bo ja wczoraj trochę za dużo wypiłam. Oj, nie szkodzi, byłaś wtedy mega słodka. Nie, ja mało pamiętam, ale wiem, że się całowaliśmy. No, to idziemy do mnie to powtórzyć? Nie, ja mam jeszcze lekcję, a poza tym zapomnij o tym, co wczoraj było, okej? Okay? Mowy nie ma, obiecałaś mi coś więcej. Ale oblech. Już niech bądź taka niedostępna, widzę jak na mnie patrzysz. Ale ja nie chcę nic z tobą ten... Dobra, chcę, żebym cię błagał. Nie, Marek, co ty w ogóle robisz? Przestań, ja wracam do szkoły, cześć. Będę czekał, aż skończysz lekcję i pójdziemy do mnie. Ale psychol. I ja się z nim całowałam. Serio? No nie. A, że dzień wcześniej, okej, dobra. A co myślałeś? No nie, myślę, że jakaś scena będzie. Klaudia jest przerażona. Boi się chłopaka i ma nadzieję, że koleżanka pomoże jej wybrnąć z kłopotliwej sytuacji. Obiecałaś mi seks? Nie, to znaczy nie wiem, nie pamiętam. No... Co mu obiecałaś? S-E-X? Kochasz ty puszczalska paruwo? Ej, ja 15 lat byłam legalna. Nieźle, ale ja nie chcę, rozumiesz? No to mu to powiedz. Wiedziałam. I? No i on tego nie rozumie. Powiedział, że będzie na mnie czekał przed szkołą, aż skończę lekcję. I o co ta cała afera? Boję się go. Stara, ja nie wiem, co ty obiecałaś, a czego nie, ale nie panikuj. Najwyżej z nim to zrobisz i tyle. Co za przyjaciółka niefajna? Najwyżej z nim to zrobisz. Takich przyjaciółek... Precz! Odsuwamy od siebie tak. Takie. Bardzo dobrze, że w końcu odmówiłam Klaudii. Co mnie obchodzą jej problemy z chłopakiem, no bez jaj. Może w końcu się ogarnie i pomoże mi zająć się mamą. Mam taką nadzieję. Boję się Marka. Nie chcę z nim uprawiać seksu, nic z nim nie chcę. Miałam nadzieję, że Zośka mi jakoś pomoże. Co ja mam zrobić? Ale w ogóle nie wiem, 15 lat mają i oni myślą o S-E-X-ie? No właśnie. Ja wtedy Beyblazy Bakugany grałem, jakiś ani seks był mi w głowie. Klaudia boi się wyjść ze szkoły. Nie chce spotkać się z 19-latkiem, który wciąż na nią czeka i zamierza zmusić do uprawiania seksu. Dziewczyna nie ma komu powiedzieć o swoim problemie. A czemu ty tu stoisz przy tych drzwiach? Czy czekasz na kogoś? Nie. Ej! Ta dyrektorka ma czapkę Rosjankę! To jest cool? No teraz jest popularna ta czapa. Ona wyprzedziła trendy. Znasz tego chłopaka, który tam stoi? To nie jest uczeń z naszej szkoły. Znam. Boję się go. Ja się boję jej teraz. A czego on od siebie chce? No, no mów. Mam z nim wczoraj na imprezie i się całowaliśmy. A on chce iść dzisiaj ze mną do łóżka, ja nie chcę. A mówiłaś o tym komuś? No złość, ale ona jest na mnie obrażona. Dobrze, idziemy. No chodź. Załatwi to. W pierdziel mu spuści. Dzień dobry. Powiedz mi, ty tu czekasz na kogoś? No, na koleżankę. Ale Klaudia powiedziała mi, że się ciebie boi. Nie no, co? Klaudia? Zaraz. Już nie wiem, o co chodzi. Dobra, to ja lecę może. Ej, czekaj, bo powiedziała mi również, że chcesz z nią uprawiać seks wbrew jej woli, więc wiesz, że to jest przestępstwo. O, przecież ja nic takiego nie powiedziałem. Ja tylko na nią czekam. Słuchaj, więc ona nie chce się z tobą spotykać. Dobra. Chcę, żebyś sobie stąd poszedł. Dobra. I dał jej święty spokój. Czy dobra, to jest jasne? Tak, jasne. Tak? Nara, już idę. No, to możemy iść do domu, razem. Ale ja nie chcę do domu. No, ale przecież mama musi wiedzieć o tej sytuacji, no. Poza tym ja wreszcie muszę z nią porozmawiać. O twojej nauce, o cenach, o twoim zachowaniu, no, najwyższy czas. Boże, jakby świat tak wygląda, że dyrektorka by tak się angażowała w takie rzeczy prywatne, to byłoby cudowne. To byłoby... nie byłoby wojen. Powiedz mi, co się dzieje z twoją mamą? Nic. Zosia powiedziała mi, że mama dużo pracuje. Okłamała panią. Nasza mama nic nie robi, tylko siedzi w domu i ciągle narzeka, że się źle czuje. Nawet z domu nie wychodzi. A jak długo to trwa, co? Nie wiem dokładnie, ale jak dla mnie za długo. No ale jak tak jest, to ktoś się wami opiekuje, ktoś się wami zajmuje. No Zośka, ale ona cały czas się na mnie wścieka, że jej nie pomagam, że chodzę na imprezy. No i widzi pani, co się porobiło. Słuchaj,
Chodź, poszukamy Zosi i porozmawiamy na ten temat. No chodź. Szkoda mi tej Klaudii. Zajebista jest ta pani dyrektor. Ale ona w ogóle też była prywatnie bardzo fajna. Tak? No, wygląda ja na przykład na przed sceną, jak jeszcze nie zaczęliśmy, to ja sobie z nim siedziałam na przykład na takiej ławeczce i ona... tak, Monia, nie przejmuj się, nie denerwuj się, wszystko dobrze pójdzie. Ona na przykład ciągnęła sobie buty i mówi, o kur... ale mnie bolą stopy. Przepraszam, ja tego cytuję. No, ona była taka... taka babka konkretna. Fajna była. Zosia nie wie, że jej młodsza siostra powiedziała Marii Borkowskiej prawdę o tym, co dzieje się w ich domu. Dziewczyna ma zamiar dalej udawać, że z ich mamą wszystko jest w porządku. Chciała uprawiać z nią seks. Z takiego Klaudia? Czy to ten, z którym byłaś na imprezie wczoraj? Tak, całowałam się z nim. Widzisz, mówiłam ci, żebyś nie chodziła na żadne imprezy. Dobrze, że nic się nie stało. A teraz chodź, idziemy do domu. Pójdziemy razem. No, ja pójdę z Klaudią. A ja pójdę z wami. Ale po co? Bo się pani Borkowskiej nogi pocą. Powiedziałam pani Borkowskiej o mamie. Co powiedziałaś? Słuchajcie, według mnie wasza mama ma objawy depresji. To wymaga bardzo porządnej diagnostyki, dobrego leczenia. Jeśli to jest prawda, to wasza mama potrzebuje pomocy, a wy opieki. Pani dyrektor, ja staram się jak mogę. Ja wierzę, że ona z tego wyjdzie. Dziewczynki, obie jesteście niepełnoletnie. Chodzicie do szkoły, macie swoje obowiązki. Jeśli rzeczywiście wasza mama jest chora, to wami musi się ktoś zająć dorosły. Ale jakoś sobie radzimy. Nieprawda! Gdybyś się mnie słuchała, to byś nie poszła na tą imprezę i wtedy nie byłoby żadnego problemu. Ale ja nie mam nikogo! Masz mnie! Ale ty mną cały czas rządzisz! Gdybyś się mnie słuchała, to nie byłoby żadnych problemów. Dziewczynki, nie kłóćcie się. Bardzo dobrze, że dziewczynki powiedziały mi prawdę o tym, co dzieje się z ich mamą. One nie mogą być pozostawione same sobie, bo są niepełnoletnie. Postaram się im pomóc. Dobra, Borkowska, idź już na zewnątrz, bo się zapłacisz w tej kapocie. A to już koniec chyba. Ale czekaj, bo coś będzie na koniec? Co się stanie? No, po prostu zakończę, by nie było takie, że Borkowska im pomogła i wszystko, wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Tak? Tak. To by było na tyle w tym filmie. Jeżeli chcecie kolejny odcinek, bo został nam ostatni chyba ze szpitala, to zostawcie koniecznie 20 tysięcy lajków! Powiedziałem to, czy pomyślałem? Też chciałam to powiedzieć. A ja to powiedziałem, czy pomyślałem? Powiedziałeś. 20 czy 20? 25! 30! 25 tysięcy lajków. Damy wam ulgę lajkową. Pa!